trzeba się uczyć od najlepszych. Uważam, że z każdego szkolenia można coś wynieść. Aktualnie kilka dni temu wróciłem ze stażu z Piastek Gliwice. Teraz nadarzyła się okazja, aby podparzyć tutaj warsztat trenera Stokowca w Lechii Gdańsk, więc będę miał porównanie i mam nadzieję, że przynajmniej część tych rzeczy będę mógł przenieść na grunt niższej ligi, przez co ja wzbogacę się jako trener i moi zawodnicy również na tym skorzystają. Aktualnie jesteśmy oprowadzani po stadionie. Mam przyjemność zwiedzić cały stadion i kompleks Lechii Gdańsk na stadionie Energa. Na pewno jest co zwiedzać. Fajne przestrzenie, fajnie, dużo historii i myślę, że dużo jeszcze przed nami. Ten sztab był trochę bardziej okrojony i były zdecydowanie mniejsze możliwości, bo nie było analityka, nie było tych wszystkich rzeczy, które są szczegółami, aczkolwiek one dodając je do siebie tworzą naprawdę bardzo dużą taką bombę, która może nam wielokrotnie pomóc i jak też trenerzy mówią, od szczegółu do ogółu, to tych szczegółów było wtedy trochę mniej, a tutaj każdy element jest bardzo ważny i nie ma rzeczy nieważnych. Bardzo ciekawe jest to, że jest, może to ciężko jest gdzieś tam w innych drużynach zrobić, ale ten sztab jest dosyć liczny i każdy ma swoje spojrzenie na piłkę nożną, każdy ma swoje spostrzeżenia, każdy ma inny pogląd na to i to właśnie, że każdy może przekazać coś innego, tak? Nie jest to monotonne, tylko właśnie różnorodne. I przez to na pewno też uatrakcyjnia ten staż i te treningi oraz te wykłady, które możemy oglądać. Mieliśmy okazję wraz z Mariuszem Szymkiewiczem przeprowadzić wykład na temat tak zwanych fundamentów, które my wykonujemy z piłkarzami względem treningu siłowego oraz treningu mocy. Co na pewno cieszy, bardzo duże zainteresowanie trenerów względem całego wykładu i przede wszystkim wymiana doświadczeń, bo o tym przede wszystkim chodzi, abyśmy mogli wspólnie razem gdzieś dojść, wszyscy razem trenerzy i pokazać, jak my to robimy, to był główny cel nasz, pokazać, jak my to robimy, w jaki sposób, jak układamy taki tego typu trening i może komuś z trenerów to posłuży jako wskazówki na przyszłość, czego bardzo bym sobie życzył. No i przede wszystkim też to była wymiana poglądów z różnymi trenerami z różnych środowisk i to jest chyba najważniejsze w całym tym dniu. Jak każdy trener, który tutaj był, chce podnosić swoje kwalifikacje. Obecnie jestem trenerem pierwszego zespołu CKS Drucie Chocinek na poziomie 5 ligi i chcę się rozwijać. Udało mi się tutaj dostać na staż. Jestem zadowolony z tego. Dla mnie te 4 dni wszystko było ciekawe. Dla mnie to był mój pierwszy staż, same superlatywy. Rozmawiałem z innymi trenerami z całej Polski, gdzie potwierdzili, że staż na chyba najwyższym poziomie, jaki większość trenerów było. Każdy coś tam zrozumie dla siebie i każdy coś tam wyciągnie dla siebie. Ja myślę, że to ja przynajmniej nie pamiętam, żeby ktoś mi tak wyłożył te poszczególne rzeczy i myślę, że chyba to doceniacie. Jak ktoś kiedyś będzie na lepszym stażu, to proszę o SMS-a do wiadomości, że tak byłem najlepszy. Bardzo fajny staż, bardzo dobra organizacja i przede wszystkim wartość merytoryczna trenerów. Począwszy od trenera Stokowca poprzez asystentów trenera Smolarowa, trenera Kolkowskiego, trenera Bieniuka, trenerów przygotowania motorycznego i analityka. Bardzo się cieszę, że mogłem skorzystać z tej wiedzy i mam nadzieję, że w przyszłej pracy dużo z tego wyciągnę. Dużą uwagę zwracam na przygotowanie motoryczne, więc pewne rzeczy mi się potwierdziły, tak jak ja pracuję.
pracowałem ze swoimi drużynami. Oczywiście nie można tu tak przełożyć kalki, że identycznie, ale no, pewne rzeczy się potwierdzają. Oczywiście wykład trenera Smolarowa odnośnie taktyki bardzo ciekawy. No i przede wszystkim to, że na żywo można zobaczyć zajęcia trenera Stokowca, gdzie jest wszystko bardzo dobrze zorganizowane, przemyślane. Też już jakieś tam przygotowanie pod przeciwnika przyszłego. Więc można było styl pracy zobaczyć i po prostu też dużą jakość zawodników Lechii Gdańsk. Byłem na kilku stażach, ostatnio byłem na Cyprze w klubie AL Limassol. Trochę na innej zasadzie ten staż był, tutaj wszystko było inaczej zorganizowane, praktycznie cały dzień wypełniony, można było się dużo dowiedzieć. Tam raczej się tylko to odbywało na rozmowie z trenerem pierwszym i na obserwacji treningów.